No, witam Państwa i dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że cały czas będzie wzrastać ilość osób, aczkolwiek ci, co mają być, to na pewno są. Ten wykład tutaj, jak mówiłem, czy tą rozgrzewkę potraktuję jako rozgrzewkę, ponieważ oficjalne otwarcie będzie za chwilę. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Na rzeczy, których na pewno nie będę mówił na tym wykładzie, ponieważ jest za mało miejsca. Ten wykład jest obliczone na 6 do 8 godzin. Kiedyś tutaj taki dłuższy wykład już był. Więc ci, co wytrzymali, to wytrzymali. Może powiem taką rzecz o ewolucji poziomu świadomości, o której zazwyczaj nie mówię. Też zastanawiałem się, czy bylibyście Państwo tak uprzejmi zadawać jakieś pytania, bo te wykłady się już troszkę poprzewijały, a pytań było mało. Zrobiłem sobie taki spis, oczywiście zapraszam na moją stronę internetową, gdzie tutaj w opisie całego tego wydarzenia był link do strony internetowej, gdzie można pobrać sobie konspekt ze strony internetowej. W zasadzie nawet dwa konspekty. Jedno to jest taki w formie w zasadzie spisu treści, a drugie to jest to, co będzie się pokazywało za chwilę tutaj razem z wykładami. Ten wykład dotyczy... Aha, proszę bardzo. Skocz do kropki, ja potem... Jasne, proszę, proszę. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Ponieważ nasza obecność tutaj będzie się kompletować przez najbliższy czas, godzinę, dwie, ale chcemy w miarę rozpocząć tutaj punktualnie, więc zaczniemy, właściwie już zaczęliśmy, od wykładu Roberta Kwiatka. I moi kochani, ja powiem taką rzecz. Ja sobie pozwolę przy Robercie przeczytać pewną rzecz, a Robert to rozwinie przez około godzinę, dobrze? Tytuł jest Srebro i złoto koloidalne, nieznane prawa kosmiczne i przemiana świadomości w ziemskiej szkole życia. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy Roberta usłyszałem po raz pierwszy, a to było na łańcuchu życia w Skorochowie u Janka Taratajcio, ja byłem bardzo zdziwiony, że Robert prowadzi wykład przy wejściu, a na sali głównej zmieniają się mówcy. Ale przy wejściu Robert prowadzi wciąż wykład. I trwało to godzinę, a dwie, a trzy, a cztery. I albo bierze raz męczenie, albo ma co mówić. I momentami się przysłuchiwałem i stwierdziłem, że Robert ma nie tylko co mówić, ale wie, co robi. Potem było wielkie takie wyzwanie na Dniu Niepodległości, gdzie zamykałeś tą konferencję. No i mówię, w tym momencie, kiedy robimy konferencję Karnawał Zdrowia, o zdrowiu, myślę, że będzie najwspanialsze dla Państwa i dla Roberta, jak on po prostu rozpocznie ten niedzielny dzień konferencyjny. Także zostawiam Państwa z Robertem, który od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej przekaże bardzo dużo informacji i myślę, że zaprowadzi nas w świat swoich własnych dążeń praktycznych i osobistych ku lepszemu istnieniu. Także dziękujemy bardzo, żeście przyszli Państwo. Ja Państwa zostawiam z Robertem. I myślę, że potem pytania, które będą, będziesz mógł kontynuować odpowiedzi przy stoisku, które tutaj masz. Także dziękuję serdecznie i zostawiam Państwa z Robertem Kwiatkiem. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję za wprowadzenie. Te tematy, wydaje mi się, że mimo, że tematem jest zdrowie, wydaje się, że one są bardzo ważne, ponieważ wszystkie tematy łączą się tak naprawdę ze sobą, zależnie na jakich warstwach je analizujemy. Proszę sobie spoglądać jednym okiem, a w zasadzie nawet trzecim okiem na tą tablicę, która się będzie wyświetlać, dlatego że ja postaram się mówić, będę mówić dość szybko lub nawet bardzo szybko, za co niektórzy zwracają uwagę, że proszę, proszę wolniej, ale uważam, że człowiek ma takie możliwości, które należy wykorzystać, czyli wprowadzenie do, czy używanie fotograficznego czytania, fotograficznej pamięci, zwiększenie map myśli i tak dalej, poukładanie sobie życia za pomocą chociażby właśnie map myśli, rozwinięcie pamięci, rozwinięcie mocy obliczeniowej, wykorzystanie tych wszystkich elementów, które są w potencjale do człowieka, żeby po prostu pojął więcej tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, żeby mógł to wykorzystać do swojego rozwoju, do swojej przemiany, ponieważ zasadniczo problemy polegają na tym, że ludzie nie wiedzą.
Może to wyda się dla Państwa drażniące, ale ja no, chyba muszę to powiedzieć, że generalnie poziom świadomości ludzkiej zatrzymał się na poziomie 10-12 lat. I mało kto ten poziom przekracza, prawda? To jest nieliniowy rozwój. Powiem tak, że mam znajomych, którzy zatrzymali się na poziomie 6-latków, natomiast dobrze reagują, jeśli mówię do nich jak do 3-latków. Ja wiem, że potrafię być kontrowersyjny, natomiast są ludzie, którzy reagują na poziomie 3-latków, czyli tak zwanego dziecka. No ja w ten sposób rozmawiam z moim samochodem, ponieważ on doskonale rozumie i proszę mnie nie wać za wariata, bo to grozi zamknięciem, że tak powiem, w różnych nieprzyjemnych instytucjach, a wyszła nowa ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, której warto się przyglądnąć, ponieważ wiele instytucji wprowadzonych przez poprzedników pani Merkel wprowadzało w pośredni czy w bezpośredni sposób na przykład do pewnych później konsekwencji, jak na przykład Trzecia Rzesza, oczywiście Trzecia Rzesza nie jest poprzednikiem pani Merkel, tu należy to wymazać, ale na przykład Auschwitz był budowany na początku jako zakład psychiatryczny, dopiero potem wraz ze zwiększeniem obrotów był przemianowany do tego, czym się stał, prawda? No. Polecam oczywiście coś takiego, nie wiem, czy Państwo wiecie, że tu nawiązuję do samego zlotu jako zdrowie. Polecam również przejrzenie sobie strony o wpisie, że tak powiem, o niepobieraniu tkanek, ponieważ jakieś bodajże dwa lata temu weszła ustawa, że wszyscy do tej pory byliśmy dawcami, jeśli tylko chcieliśmy mieć dawcę i trzeba było w portfelu nosić zgodę lub zarejestrować tą zgodę jako dawcę. Ja wiem, że to jest szczytny cel, natomiast można to łatwo udowodnić, że żeby tych narządów za szybko nie rozdawać z wielu różnych powodów, bo była afera Pawulonu, gdzie była decyzja plus minus, prawda, dać lub nie dać, żyć lub nie żyć, prawda. No a z jakiegoś powodu nasi mile nas uzdrawiający, że tak podejmowali inną decyzję i to nie w jednym przypadku, w dwóch lub lecz w kilkaset przypadków było takich, że po prostu ludzie schodzili z tego świata po podaniu środków, że tak powiem, jakichś pobudzających, środków uśmierzających ból życia, że tak powiem, nie? W ten sposób. Tu by trzeba było się też przyjrzeć, jaki jest dochód, powiedzmy, z tak zwanych, no nie wiem, handlu tkankami, prawda, bo te dane krążą sobie po internecie i można to znaleźć. Ja nie wiem, ile w tym prawdy jest. Broń Panie Boże, żebym to oceniał. Natomiast jeśli coś takiego jest i jest cennik, że tak powiem, na narządy ludzkie, więc no to zjawisko nie jest jakieś marginalne. I teraz mile nam panujący zmienili ustawę, że kiedyś byliśmy dawcami tylko wtedy, kiedy chcieliśmy, a teraz jesteśmy obowiązkowymi dawcami. Nie wiem, czy ktoś z Państwa przypomni, jaka jest strona, gdzie można zrobić dobrowolny wpis zastrzeżenie sobie w jakichś przypadku strajnych, żeby nie dać swoich tkanek za szybko. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna tą stronę, czy ktoś z Państwa się wpisywał? Aha, transplant, tak. Tak, transplant. No, z tego, co ostatnio sprawdzałem, bodajże niecały 1000, czy nieco powyżej 1000 Polaków dopiero się tam wpisało, prawda? Natomiast no, dobrze dbać, ponieważ starożytni Egipcjanie na przykład mówili, dopóki masz ciało, dopóki żyjesz, nawet zamumifikowane. Natomiast jeśli to ciało w jakiś sposób zostanie pocięte, sprzedane na części i tak dalej, no to wtedy twoje możliwości w zaświatach się bardzo zmniejszają, ponieważ zerwane jest nić za kaszy i po prostu dalszy rozwój nie funkcjonuje. Coś na pewno w tym jest, bo przecież Egipcjanie nie byli głupkami. To był bardzo starożytny naród, a cały Egipt był zbudowany w ten sposób, że rządziły nimi świadomości, tylko świadomości, które uzyskały poziom chrystusowy, czyli Ozyrys, Izyda, musiały mieć świadomość chrystusową. Wyobraźmy sobie państwo, które prezydentem i premierem, o nas wszystkimi ministrami jest świadomość chrystusowa.
Teraz pytanie, czym się różni Jezus od Chrystusa, nie? To z kolei kolejny kij w mrowisko dla, że tak powiem, tych, którzy wiedzą, nie? No, ci, którzy osiągną pewien stopień wiedzy, oni wiedzą, że to jest poziom że to jest po prostu, no można powiedzieć, tytuł opisujący poziom rozwoju, czyli jak magister, profesor, doktor, docent i tak dalej. On nie jest przypisany tylko do człowieka, to jest poziom, który uzyskuje się wraz z rozwojem, wraz z poukładaniem sobie życia. I dobrze jest poukładać sobie te zasadnicze rzeczy, ponieważ one wytaczają wtedy pewną wizję drogi, wizję tego, co się dzieje, powiedzmy jakąś mapę, prawda? Jeżeli chcemy iść przez życie, a idziemy przez życie, dobrze jest, żebyśmy sobie te zasadnicze punkty poukładali, zrobili takie wielowymiarowe puzzle, wielowymiarową kostkę Rubika z tych najbardziej zasadniczych, że tak powiem, elementów, które wpływają na życie. Pytanie, co to są za elementy? Na pewno każdy się zastanawiał, ale generalnie poziom wiedzy o tych elementach jest dość nikły. Polecam tutaj sobie rozrysowanie tego za pomocą map myśli, czyli wypisanie, wziąć te 10-20 kartek A4 i rozrysować je w odpowiedniej formie w postaci ciągów przyczynowo-skutkowych i poukładanie ich będzie skutkować tym, że nasze życie będzie celowe, będzie przyczynowo tak zwane skutkowe. Pytanie, jak idzie się drogą, jeśli mapa się rusza, jeżeli nie wiemy skąd idziemy, dokąd idziemy i po co idziemy, prawda? Natomiast o wiele sensowniej i o wiele szybciej się porusza, kiedy ten cel jest wytyczony i kiedy się trzymamy. Teraz pytanie, no ale my to wszystko wiemy, prawda? No pytanie, kto robił, kto sobie to układał? Każdy. Tylko problem polega z ludźmi, że tego sobie nie zapamiętują, że wciąż na nowo to samo lub podobne powtarzamy te same wzorce i nie wyciągamy wniosków. Były istności, są istności w dziejach Ziemi i było ich ponad 8 milionów, które wzniosły się na tyle, które miały tak rozwinięty umysł, że potrafiły sobie wyciągnąć te wnioski na bieżąco i zapamiętać. Na przykład Jezus miał taki charakter, że nie wchodził dwa razy do tej samej rzeki. Co się nauczył, wyciągnął wniosek i już dwa razy nie robił tego samego, nie cofał się nigdy, zawsze szedł do przodu. Proponowano mu, powiedzmy, Bibliotekę Aleksandryjską, na tej bibliotece miał być rektorem, prorektorem. Ci, którzy tam rządzili, dawali mu swoje córki, dawali mu pieniądze. On powiedział, nie, mój kierunek jest do źródła. Ten kierunek ja sobie na początku ustaliłem i ten kierunek utrzymuję. I ten kierunek doprowadzi mnie do Królestwa tak zwanego niebieskiego, który jest czymś dużo więcej, niż to, co możemy tu uzyskać, prawda? Jak byśmy się czuli, gdybyśmy na przykład w pewnym momencie okazali się, że ktoś nam nacisnął przycisk shutdown w komputerze i okazuje się, że do tej pory mieliśmy hełm ciśnieniowy na głowie i ktoś nam akurat zrobił, zasejwował grę, prawda? Jak byśmy ocenili te wszystkie punkty, gadżety, sztabki, któreśmy uzbierali, te żony, dzieci i tak dalej, nasze prace, hobby i tak dalej? Okazuje się, że no to jest tak czysto wirtualne, że ten kamień probierczy śmierci, który prawdopodobnie większość z nas będzie musiało się z nimi zweryfikować, no oceni, że tak powiem, to, czy jaką to miało wartość. I teraz tak, im wcześniej zaczniemy to weryfikować, tym będzie dla nas lepiej. Im starszy jestem, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że no nie powiem złego kochanu, że śmierć czeka nas wszystkich, ponieważ to nie jest prawdą, ponieważ część ludzi ominie śmierć. To znaczy ci, którzy nie będą wyciągać wniosku, oni pójdą na dół, a ci, którzy będą wyciągać wniosek, oni zrobią to, co zrobił Jezus, czyli po prostu unieśmiertelnią swojego ducha, swoje połączenie w zasadzie ducha, połączenie ducha z ciałem i to da im możliwość odtwarzania ciała na bieżąco w każdej chwili. Czyli program ciała i program życia zostanie przepisany do istoty wyższej, na przykład do istoty kryształowej, która jest duszą i w momencie, kiedy ciało zniknie,
Ten program może być w każdym momencie zmaterializowany za pomocą, no powiedzmy, komór holograficznych, materializatorów i tak dalej. Te urządzenia są, one już funkcjonują od lat, nie wiem, 30. prawdopodobnie, nawet starszych, kiedy ludzie zaczęli latać w kosmos i kiedy mają dostęp do tych urządzeń. Mówi się nawet teraz, że na 4. i 5. poziomie tak zwanego Dark Webu, do którego normalnie się w goglach nie loguje, a można się zalogować, bo są strony, które tam są, już w tej chwili wchodzi technologia gigahercowa i nawet nie musimy wiedzieć o tym, jak to funkcjonuje, bo coraz więcej tych urządzeń jest i w smartfonach, i w komputerach budowanych na stałe, że skanowana jest, proszę Państwa, nasza dusza. Program naszej duszy jest zeskanowany, na przykład do pamięci, do kryształu, na twardy dysk jest zeskanowany, może być zmodyfikowany i wgrany nam z powrotem, ale może być też wdrukowany do kolejnego klona. I w ten sposób funkcjonuje na przykład grupa szaraków. Szaraki to są takie ufoki, które mają dużą głowę, na pewno Państwo je znacie, i takie skośne oczy. Oni, z tego co się dowiedziałem, mieli wojnę atomową na swoim świecie, na swojej planecie, i poprzez skażenie, które powstało, musieli uciec, po prostu schować się pod powierzchnią Ziemi. I te prawa socjalne i społeczne prawdopodobnie funkcjonują w większości, że tak powiem, światów na jakimś określonym poziomie świadomości. No i ktoś podjął decyzję o wycięciu im uczuć. Wycięciu uczuć, żeby można było nimi sterować. I powstało takie społeczeństwo, jak coś jak mrówki, coś jak pszczoły i tak dalej, których można sterować. Na to wszystko naszła plaga kosmiczna, tak zwana SI. Chociaż są sekty SI, mam znajomego, który chętnie by przygarnął, chętnie by SI zaprosił do siebie, która w zasadzie jest narzędziem właśnie kontroli i zawiadywania, nie powiedzieć manipulacji, bo z naszego punktu manipulacja, a z ich punktu widzenia jest to wychowanie. I to, co się w tej chwili dzieje na świecie, jest właśnie cyfryzacją społeczeństwa. Na stronie internetowej www.srebrokoloidalne.waw.pl, tam jest jeszcze, pupę. Można sobie ściągnąć załączniki do tego wykładu, tak jak mówię, i jest schemat rozrysowany, jak schemat ewolucyjny od powstania atomów, kiedy jaźń postanowiła zagęścić swoją materię do powstania atomów, poprzez różnego rodzaju formy nieożywione, ożywione, półożywione, poprzez borgi, czyli organizmy ożywione, półautomaty i tak dalej, poprzez organizmy samodzielne do samodzielności, do mnogości rozwiązań. I tu jest ważne, mnogość rozwiązań powoduje to, że toczy się eksperyment boski, że Bóg rozdziela, tworzy miliardy wszechświatów i każdy z tych wszechświatów jest osobnym eksperymentem, który no, ewoluuje, mutuje się, i wypadkowa odpowiedź tego wraca z powrotem do Matrixa, do twórcy, jako to jest najważniejsza odpowiedź dla niego, co tworzyć we wszechświecie, żeby, jak tworzyć ten wszechświat, żeby on był zgrany, harmonijny, piękny, radosny i tak dalej, ponieważ to są zasady wszechświata. Muszę się skupić nad prawami kosmicznymi. I teraz ten proces, który następuje, to jest ogromny regres, ponieważ do tej pory był dość szybki rozwój nasz ludzki jako tako, a w tej chwili przechodzimy proces cyfryzacji prawdopodobnie ataku SI, do co Państwo zresztą zobaczyli, te wszystkie smartfoninki, te wszystkie Facebooki, te wszystkie Google i tak dalej, które nas opanowują. Generalnie poziom nauki w Polsce co 4 lata spada o 50% i to jest wypadkowa, no, potwierdzona przez różnego rodzaju nauczycieli, na przykład testy z angielskiego jeszcze sprzed 5 lat, generalnie średni licealista 5 lat temu jeszcze mógł je zdać, natomiast teraz już jest to poziom zaawansowany i mało kto te testy zdaje, prawda? Ta tendencja będzie narastać, ponieważ no, na przykład test w Stanach Zjednoczonych, który mówi o tym, gdzie była II wojna światowa, to obywatele amerykańscy mówią, no jak to, gdzie? Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. I taka jest obecnie świadomość
powiedzmy, no, części świata, że za 5, za 10 lat okaże się, że nigdy wolności nie było, że nigdy żeśmy się nie rozwijali. Minęło od lat 50. ile minęło, że już nawet nie pamiętałem, że istniało Imperium Lechickie i ludzie robią wielkie oczy. Jakie Imperium Lechickie? O czym ty gadasz w ogóle? Jaka Lechia? Tak dalej. Prawda? Jeszcze 200 lat temu, jak sięgniemy po dane, 200 lat temu przeciętny człowiek mógł zapamiętać jedną książkę w przeciągu wieczoru. I to są dane. No jeszcze ja znam takich ludzi, starszych ludzi, którzy mają doskonałą pamięć. Doskonałą pamięć. Jedną książkę w przeciągu wieczoru, prawda? A czy my potrafimy zapamiętać numer telefonu komórkowego? Musimy wyjąć kartkę i pisać, albo klepać na smartfona, albo zdjęcia robić, prawda? Odmóżdżamy się generalnie. W średniowieczu, proszę państwa, mówi nam się, że tam gwoździa znaleźli i tak dalej. Nieprawda, proszę państwa. Przed tak zwanym popielem było 60 króli udokumentowanych, poczet 60 króli lechickich, których część z nich żyła po 300, po 400, po 600 lat, po 1000 lat, a były też epoki w dziejach ziemi, kiedy istoty ludzkie, już tu mówimy raczej o naszych przodkach, o Nefilim, żyli po 300, po 400, po 600 lat. Natomiast na naszych ziemiach dość często spotykano osoby, które żyją po 3 tysiące, po 4, po 6 tysięcy lat. Już widzę te komentarze na YouTubie, co ten wariat opowiada i daj mi dowody, prawda? Ale nie można znaleźć na przykład dowodu na chrzest Polski. Nie ma ani jednego zapisu, prawda? Kto wmówił nam chrzest Polski? Chrzest Polski został przyjęty przez Polskę z pewnych politycznych powodów, no bo powstało sąsiadogronne Imperium Lechickie, które było promowane przez postrzymskie imperium, czyli tak zwane Watykan, tak zwany, który powstał po upadku Imperium Lechickiego, po Imperium Rzymskiego, które zostało zaatakowane z kolei przez krucjatę południowców, prawda? Przegrało ostatni dwóch cesarzy rzymskich byli zwycięzcami i w tym trakcie przerabiali, że tak powiem, no likwidowali demokrację, że tak powiem. Ta demokracja jeszcze tam raz wróciła, ale na krótko, żeby ludzie nie dyskutowali, no podjęto tematy właśnie aborcji i tak dalej, jak dyskutowali jeszcze, to wzięli i spalili Rzym, żeby ludzie musieli się zająć tematami życiowymi, a nie tematami demokracji. Potem został ucięty temat demokracji, zostało stworzone państwo świeckie, a żeby już skończyć dyskusję, że tak powiem definitywnie, no to zmieniono nam jeszcze religię, bo my przecież mamy swoją religię, prawda, jako państwo lechickie, które istniało, no nie wiem, 300-500 tysięcy lat, prawda. No to jest nasza historia. Na początku swojego rozwoju duchowego, czyli jakieś 20 lat temu, przeczytałem taką wzmiankę w gazecie, w oficjalnej gazecie, że odnaleziono pochówki budowniczych murów chińskiego i to była biała rasa. Ja mówię, Boże święty, kto to był w ogóle, ta biała rasa? Jakiś kosmici? A że jestem człowiekiem, który się fajnie nakręca, no to zacząłem szukać i okazało się, kto to jest w ogóle. Co to są za białe rasy, prawda? I okazało się, że to jest rasa z haplogrupą R1H1, tak? Czyli słowiańska haplogrupa. My byliśmy, nasi ojcowie byli budowniczami muru chińskiego i mur chiński jest skierowany przeciwko Chinom, a nie w drugą stronę, prawda? Imperium Lechickie obejmowało, były trzy stolice w ogóle Imperium Lechickiego. Etiopia, w Indiach była druga stolica, a trzecia gdzie była? Na Łysej Górze, jest lądowisko, proszę państwa, jest wybrukowany pas startowy, pod spodem są hangary lotnicze, tam są wimany zakopane, był mur, tak jak na każdym lotnisku, był zakaz wstępu i tak dalej, jest ogromne lądowisko wybrukowane, są gołoboża, żeby samoloty nie musiały kosić, że tak powiem, tych drzew i tego typu spraw. Także Salomon, król Wielkiej Lechii, latał wimanami pomiędzy Indiami, Etiopią, która była wtedy imperium, a Łysą Górą. Potem właśnie Imperium Lechickie zostało zaatakowane, bo cały czas odbywa się taka, powiedzmy, krucjata. Krucjaty południowców idą
na południe to są właśnie te podboje starożytnych krzyżowców i tak dalej, ale też proszę zauważyć, że są krucjacje południowców na północ, prawda? Przeważnie przez Półwysep Iberyjski i jak mamy Europę, tu jest, że tak powiem, Ameryka, tam Pacyfik, tak? I Europa Zachodnia jesteśmy, a tu jest Wschodnia, jesteśmy spychani, że tak powiem, coraz bardziej. Czemu Imperium Lechickie nie mogło wejść do Europy Środkowej? Ponieważ tam było ogromne imperium. Wandalowie, czyli potem, czyli mieszkańcy wokół rzeki Wandy, Wandalia była, to generalnie jest nazwa Wisły, prawda? Czekaj, nie Imperium Lechickie nie mogło wejść, tylko Rzymskie nie mogło wejść. Tak, Rzymskie Imperium nie mogło wejść, a Wandalowie byli jedynymi, którzy podbili Rzym. Nawet mówi się, że ten pan, który tam ze słoniami obchodził, że tak powiem, Rzym, to były po prostu były jednostki ochrony pogranicza, które zaatakowały Rzym, który już w tym czasie był atakowany przez południowców. I było Hannibal, tak. I było albo oni, albo my. A w tej chwili co się dzieje? No jesteśmy jeszcze raz, jeszcze dalej spychani i te wszystkie sprawy, nie wiem czy to mówić, ale no popieramy tutaj panią Merkelową i mile nam rządzących tutaj, mile panujących, te wszystkie multikulti, zasiedlanie, że tak powiem, południowcami, to jest dalszy etap, być może dalszy etap po prostu tej sprawy, a powiedzmy te wydarzenia pod Słowiańskiem są dość symboliczne, prawda, na granicy ludności z haplogrupą słowiańską i po prostu, no można powiedzieć, z resztą świata, ponieważ co się stało w tych wydarzeniach legendarnych, gdzie popiel wymordował tych, kogo w zasadzie on wymordował. Tak naprawdę to było 16 tysięcy wojewodów razem z ich ludźmi. Tam zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, z tym, że 16 tysięcy było samych wojewodów, proszę państwa. Jakie państwo ma 16 tysięcy województw? No jakie, skoro myśmy mieli w porywa 40, tam 8 czy ileś, teraz mamy 16. Kiedyś Imperium Lechickie sięgało całą Afrykę, Azję Mniejszą, Indię, omijało Chiny, bo to było imperium reptyliańskie, do Japonii, całą Azję, to znaczy no, Syberię, całą Europę, a prawdopodobnie skoro mieli urządzenia latające również cały świat. Ale się zagalopowałem o historii. W ogóle inne rzeczy miałem mówić do państwa, no ale jak zacznę gadać, to tak jest. Powiem tak, że najważniejszą rzeczą jest uzmysłowić sobie, że wszystko jest wielowarstwowe i każdą, proszę państwa, odpowiedź można znaleźć na piramidzie świadomości. To znaczy ja dla przykładu zbudowałem to w postaci piramidy, można to również zbudować w postaci wielowarstwowej. Kiedyś jak byłem młody, wydawało mi się, że wszyscy mają takie szanse, potem jak się zestarzałem, okazało się, że każdy jest inny i tak jak mówię, na dole zapadamy się, mam wrażenie, jakbyśmy się cały czas zapadali, jakbym ja się zapadał, a na górze jest możliwość wyjścia, prawda? Siedzę sobie na jakimś tam przystanku świadomości, a pewne rozwiązania są przede mną, już pewne rozwiązania przebyłem. Te pewne rozwiązania ja widzę, że ludzie jeszcze powtarzają za mną, ale ja powtarzam pewne rozwiązania tych, którzy szli przede mną, tak samo jak Jezus powtarzał, że idzie za tymi, którzy szli przed nimi. I teraz można to przedstawić za pomocą piramidy świadomości, na której wszyscy się wspinają, że tak powiem, po to, żeby dojść. Można powiedzieć, że przedstawić to jako wielowarstwowego schematu też, takiego schematu 3D, ponieważ jest to schemat jakościowy. Te schematy, te sfery wewnętrzne, to jest jak materioszka, kula w kuli i tak dalej, te warstwy wewnętrzne są, powiedzmy, bardziej ubogie, są bardziej gęste, mniej świadomości mają, natomiast wraz z poszerzaniem swojej świadomości poszerza się wiedza, świadomość, byt, wibracje i tak dalej. Możliwości się poszerzają z 3G, 4G, 5G, 6G i tak dalej, i tak dalej. I to, co my w tej chwili właśnie robimy poprzez rozwój duchowy, to przechodzenie między warstwami. I teraz tak, może jeszcze wrócę do tamtego, albo zresztą. Wszystko jest, że tak powiem, drogą, a to, co my robimy, to wspinamy się do kolejnych warstw, dlatego czasami jest to nazywane drogą.
Zapraszam również na tą stronę srebrokoloidalne.waw.pl do zaznajomienia się właśnie z tymi materiałami oraz ewentualnie do zakupu srebra koloidalnego, którego jestem konsultantem przy produkcji na stronę firmy powrótdonatury.eu. Można to piramidę świadomości określić w ten sposób, że na dole jest powiedzmy matrix i jest duże rozdrobnienie świadomości. Mało tej wiedzy tu jest, mało wiedzy jest zgromadzonej, a istoty starają się podnieść swoją świadomość, czyli oświecić. Wraz z postępem, że tak powiem, i wzrostem na wyższe poziomy, coraz mniej istot ma możliwość zdobycia tej wiedzy, to znaczy wszyscy mają ją w potencjale, natomiast mało kto to robi. Dość ważnym elementem jest to, żeby przejść między warstwami tutaj, między tymi warstwami trzeba zdobyć odpowiedni poziom wody, świadomości, który zagwarantuje nam to, że możemy tam wejść. I teraz życie odbywa się generalnie w ten sposób, że przy urodzeniu nasza inteligencja jest dosyć wysoka, czyli dziecko ma taką inteligencję wzrostową. Ja to sobie wprowadziłem dwa dodatkowe wektory i Państwo również możecie sobie wektory wprowadzać oraz dodatkowe zmienne, analizując, a w zasadzie nawet musimy. To są hipotetyczne, proszę tu się tutaj nie sugerować, tak samo jak poziomy świadomości są hipotetyczne, bo to się przelewa w jednym ciągle życia, w ciągu życia do życia i nie ma jakichś określonych granic, ale możemy, że tak powiem, aproksymować to, jak to, że byliśmy kiedyś dziećmi, jesteśmy w wieku młodzieńczym i będziemy kiedyś w wieku starszym, a potem albo w niebo wstąpimy, albo umrzemy. Tutaj inteligencja dziecka jest wysoka i uwaga dziecka jest skierowana na siebie. Na pewno ci, którzy mają dzieci, wiedzą, jak dzieci potrafią być bezwzględne, jeśli chodzi o siebie i o swoje. Dziecko potrafi, no w cudzysłowie powiem, wydrapać oczy drugiemu dziecku za zabawkę, prawda? Ale spójrzmy, jego zainteresowanie jest na siebie i jest bezwzględny z tym. Natomiast potem następuje proces socjalizacji. Mamusia odciąga mu uwagę od siebie. Kto jest najważniejszy? Mamusia, tatuś, potem powstaje społeczeństwo, pieniążki, słuchaj, to można kupić, tego nie można kupić. Potem przychodzi szkoła, która jest ważniejsza od życia, prawda? A propos, jest to proces wtórnego analfabetyzmu, który zabija nam świadomość i wrócić można do rozwoju poprzez wysypanie tak zwanych nowych klocków z wyższego poziomu, ponieważ pobudzenie niższego poziomu jest możliwe tylko poprzez wysypanie, poprzez uruchomienie możliwości na poziomie wyższym. Teraz tak, pojawiają się coraz bardziej surrealistyczne tematy. No może jeszcze po prostu, powiedzmy, rodzina nie jest jakiś tam w miarę surrealistycznym tematem, ale wielu wchodzi w tematy rodzin bez prawdziwych wniosków, powtarzając jedynie te wnioski, które społeczeństwo powtarza, albo rodzina, rodzice i tak dalej. Później powstają trochę bardziej surrealistyczne tematy jak Bóg, honor, ojczyzna, czyli te tematy, których się nie da udowodnić. Im bardziej nieudowadnianie surrealistyczne, tym lepiej dla tych, którzy prowadzą ten proces, bo w tej chwili odbywa się ten proces ściągania uwagi z nas samych. A potem już jesteśmy tak zatraceni, prawdopodobnie większość jest tak zatraconych, że robią wszystko na zewnątrz. Ja tu zawsze zadaję pytanie, który i co jest dla Pana najważniejszy, prawda? To pytanie zawsze musi paść. Tak? Dla mnie zdrowie. Tak? A dla Pana? Zdrowie. Dla Pani? No, powiem tak, że kobiety do wieku 30, 35, 40 lat odpowiadają rodzina. Mężczyźni rzadko odpowiadają rodzina, bo są mniej związani z rodziną niż kobiety. Natomiast kobiety siłą rzeczy są bardziej związani i odpowiadają rodzina. Proszę zwrócić uwagę, przeanalizować, co to znaczy odpowiedź rodzina. To znaczy na zewnątrz, bo to rodzina to są generalnie oni, prawda? To jest ten proces jakiś tam, powiedzmy w tym momencie powiedziałem, że jest rodzina. Natomiast energia płynie za uwagą, tak jak Huna mówi, energia płynie za uwagą, czyli w tym wypadku na zewnątrz. Czyli każdy tego typu temat zabiera nam energię. I to, co musimy zrobić, to, o czym mówi rozwój duchowy, ponieważ w tym momencie wielu ludzi w wieku 30-40 lat
zaczyna zauważyć, no dobra, wybudowałem ten dom, spłodziłem to dziecko, wychowałem to dziecko, zasadziłem to drzewo, ale szczęśliwy nie jestem. I cholera, nic nie wskazuje na to, żebym był szczęśliwy. Co tu trzeba zrobić? I to jest tak zwany początek rozwoju duchowego. Zaczynamy zwracać uwagę z powrotem na siebie, z odpowiedziami, ty jesteś najważniejszy, ty jesteś źródłem i tak dalej. I tak, to jest tak zwane dziecięctwo, Boże, nie myślisz dzieciństwo, bo przeszliśmy tą drogę i wracamy. Ten, który przyszedł na skrzyżowanie obchodząc, trafia w to same miejsce, ale już ma mądrość. Różni się od tego, który wchodzi pierwszy raz na skrzyżowanie. To jest dziecięctwo Boże i to jest dobre, bo wróciliśmy do nas samych, energia z powrotem płynie do nas samych i to jest dobre, bo się dosycamy. Nigdy nie powinniśmy z tego wektora uwagi wychodzić. I tak naprawdę te dzieci indygo i tak dalej, te urodzone, że tak powiem, w ten fajny, wspaniały sposób, dziękuję panu Aleksowi za ten wykład i bardzo byłem wzruszony wczoraj tym wykładem o rodzeniu, że tak powiem, w naturalny sposób. W każdym razie, jaki proces zachodzi? Dziecko na początku jest również inteligentne, potrafi uczyć się bardzo szybko wszystkiego, natomiast rodzice już nie są inteligentni, powiem tak. Nie? I co trzeba zrobić? To co z pieskiem, prawda? No, trzeba go socjalizować, wprowadzić go w proces wtórnego analfabetyzmu, żeby dorosło, że tak powiem, prawda? Czyli musimy je generalnie... Co zrobić? Ile wypowiadać. No, musimy je zniszczyć ogólnie rzecz biorąc, nie? I tak, zniszczyć ogólnie. I teraz złożyłem wniosek, też polecam tutaj państwu się zaznajomić nad takim tematem jak fotograficzne czytanie, ponieważ według mnie, jak analizowałem, to jest wspaniała metoda, która doprowadzi do gwałtownych zmian nie tylko w nas, nie tylko w rodzinach, ale na całym świecie. Gdyby nauczyć choćby 10% uczniów fotograficznego czytania, a nie jest to drogie, nie jest to drogie, nawet jest ustawa, którą złożono w Sejmie bodajże jeszcze rok temu o likwidację tej ustawy, ponieważ do tej pory samorządy mają prawo, a nawet obowiązek ulepszać szkołę. I mają prawo wprowadzać dodatkowe przedmioty do szkół, między innymi fotograficzne czytanie. Gdyby 10% uczniów nauczyło się fotograficznego czytania, to coś takiego jak analfabetyzm by zniknął. Ponieważ dziecko, które nawet zapomniało na przykład przeczytać lektury, bierze książkę i czyta ją tak szybko, jak potrafi obrócić kartki. Automatycznie wyciąga wnioski, bo to nie jest tylko przeglądanie, ale wyciąganie wnioski, rozrysowanie, wyciągnięcie sobie... wyników, zapamiętanie tych wyników, wprowadzenie do swojego życia. Czyli mogłoby, ja tutaj trochę przyspieszę, odbyć cały kurs, na przykład nauczyć się angielskiego, nie wiem, w godzinę? Bo ileż zajmie przekartkowanie słownika angielskiego? 5 minut? 10 minut? Jeszcze jak będzie mu się to szybko wyświetlało na monitorze, a są programy wyświetlające 24 strony na minutę, to jest dla właśnie fotograficznie uczących się, no to generalnie zapamięta. I powiem tak, i byli tacy ludzie, i powtórzę tu jeszcze raz, jest konkurs w Indiach, że facet musi pomnożyć 6-cyfrową liczbę za 6-cyfrową liczbę, ułożyć wiersz Marathi, czytany jest mu 28 książek od tyłu do przodu przez 8 godzin, on nie musi zapamiętać wszystkie naraz i dowolny wyrywek potem opisać. Tak? W średniowieczu, proszę państwa, nie znano liter, nie znano, ale 90-95 ludzi czytało fotograficznie w średniowieczu. Czytano fotograficznie i bzdurą jest, że wtedy nie było książek. Dużo było książek, wszyscy co chcieli, mogli czytać. Było ogromne Imperium Lechickie, gdzie był dostęp do książek, a jeszcze wcześniej, ponieważ jesteśmy postapokaliptycznym społeczeństwem, było ogromne cywilizacje. Do tej pory ogromna, techniczna, wspaniała cywilizacja. Mówi się, że myśmy im nawet dopiętnie dorośli. Były samoloty napędzane promieniami słońca. Nie używano benzyn do spalania, tylko używano wodę jako po prostu regenerowalną, samonaprawialną i tak dalej. Są urządzenia techniczne, są kule, które można telepatycznie, kule biblioteki, które można przerzucać kartki myślą i programy, informacje płyną do nas telepatycznie do wszystkiego. Są śruby mikrometryczne, są wimany, pojazdy latające na 500, na 500 ludzi
amerykańscy piloci w tej chwili mają obowiązkowy przedmiot budowa i nauka latania Wimanami, ponieważ w kosmosie obecnie dzieją się bardzo dziwne rzeczy i skoro były prezydent Stanów Zjednoczonych na ogromnym posiedzeniu, bodajże to było ONZ, powiedział tak, gdybyście wiedzieli to co ja, co w tej chwili obecnie dzieje się w kosmosie, ile obcych cywilizacji obecnie pcha się na Ziemię i jak bardzo z nimi, że tak powiem, jak bardzo Ziemia jest w sporze z tymi cywilizacjami, to przestalibyście, odłożylibyście na bok te swoje małe, głupie sprzeczki i zalilibyście się ogromną Ziemię. Obecnie nasz Układ Słoneczny jest zasiedlany przez 82 rasy kosmiczne. I to nie jest przypadek, że nasi, że tak powiem, twórcy, obrońcy, w pewnym sensie Plejadianie, aczkolwiek oni powiedzieli, że będą pierwszymi, którzy nas zdradzą i generalnie nas zdradzili, bo to oni nas stworzyli i to oni nam obcięli te DNA, ale nas hodują, że tak powiem, i w jakiś tam przekorny sposób są zainteresowani. Być może po to, żeby stworzyć z nas półwojowniczą, półoświeconą rasę, która będzie bronić ich interesów na krajach Imperium, bo jesteśmy na krańcu galaktyki, prawda? Drogi Mlecznej i kiedyś przyleciał sobie statek Rexagena z 15 tysiącami osadników, prawda? I ich władcy, że tak powiem, czyli tak zwana Rada tych Dobrych, Rada Galaktyczna, czyli Plejadianie, Syriuszanie, Arkturianie. Ja nie mówię osobniczo, nie mówię całościowo, bo każdy może się wyprzeć i tak dalej, a prawdopodobnie cięgi spadną i tak na tego, który to głosi. Spowodował to, że zdjęto ochrony tego statku, który był niezniszczalny i rozwalono go. Dlaczego? Dlatego, że ci osadnicy, tak zwani hura, że tak powiem, zdobywcy, prawda, niosący światło, okazałoby się wkrótce, że to wcale nie jest taki cukierkowy świat i pierwsze, co by zrobili, to zawinęli kiece i się odwrócili w drugą stronę. Ale skoro Rexagena zostało, że tak powiem, rozwalono, no to nie mogli tego zrobić. Część oczywiście tego sprzętu zostało przeniesione, część zostało przeniesiona, ale też sporo się rozwaliło owocanie i dużo ich, że tak powiem, cieleśnie poginęło. To były istoty o bardzo wysokim poziomie świadomości, także oni szybciutko weszli w pole reinkarnacji, ale pamiętajmy, że każdy cykl reinkarnacyjny wiąże się z utratą świadomości. Każdy cykl reinkarnacyjny wiąże się z utratą świadomości i z tym bólem, że tak powiem, śmierci i tak dalej. I oni się tam topili po 20 godzin, mimo że się odżywiali pranicznie i tak dalej, bo to były wielkie światłe istoty, paliły ich słońce, ich skóry, bo nie byli dostosowane, ale dzięki temu weszli cykl reinkarnacyjny między innymi z reptylianami oraz ze zwierzętami, które były na Ziemi i stworzyły w konsekwencji coś takiego jak lulu prymitywnego robotnika poprzez Nefilim, czyli poprzez bogów, a sami byli bogami dla nich. Czyli tak, na samej górze są powiedzmy Tiehobianie, tak? Czyli ci, którzy są bogami dla Orionitów, dla tych ufoków ze skośnymi oczkami. Oni z grubsza generalnie, jest tam wiele innych ras, oni się też dzielą i tak dalej. Są ci wysocy, chudzi i tak dalej, którzy współpracują i zarządzają nawet Orionitami. Z tego, co się dowiedziałem, mogę się mylić, żeby mi tu żaden krokodyl nie odgryzł głowę za to, nie? Ich współpracownikami są również reptylianie, prawda? Mniej więcej na tym samym poziomie są Nefilim, bogowie ci olbrzymi po 25 metrów wzrostu, można sobie wpisać wielkoludy Watykan. Watykan jest zresztą szczery i prawdziwy, bo zawsze co mówi prawdę, tylko ludzie w to nie wierzą. Jest szkielet 25 metrów wzrostu, to by było jak co najmniej jak ta sala, albo nawet dwie sale, nie? Jak dwie sale, ten szkielet był dość fest taki, nie? I znajdowane są na całym świecie, ponieważ były czasy w dziejach Ziemi, kiedy to było normalne, że tak po prostu było, nie? Wtedy z ziemi wydobywano złoto i kruszce, to zresztą co się odbywa cały czas, a ta ewolucja społeczeństwa trwa cały czas, ponieważ cały czas są produkowane hybrydy. Mówimy, jak to nowe hybrydy? Ale pamiętamy Egipt, powiedzmy, ludzi z głową po prostu ptaka albo z głowami krokodyla, z głowami psa, kota i tak dalej, kotów i tak dalej, nie? To nie są bajki, to wszystko były. Poza tym, że część z nich byli robotami, humanoidami, natomiast część były rzeczywiście żywymi istotami i ta ewolucja trwa nadal. W tej chwili wprowadza się hybrydy Orionitów, którzy podpisali umowę z Niemcami o wymianie technologicznej Ziemianie, czyli
Niemcy dostali nowe technologie, a w zamian oni mieli tutaj carte blanche w eksperymentowaniu, stworzeniu sobie kopii ludzkich ciał dostosowanych do obsługi ich powiększonych mózgów, ich powiększonych możliwości telepatycznych i to się im udało. Jest sporo w tej chwili hybryd reptyliańskich. Papież ostatnio występował z taką dziewczynką, reptylianką, taki język, skośne oczy i łuski nawet jej na twarzy. No mówicie państwo bzdury, ale ponoć jest od 200 do 500 tysięcy już takich istot. To nie są bzdury. Ta ewolucja cały czas trwa. Jeśli przyjąć, że cywilizacja, mówi się, że cywilizacja humanoidalna na Ziemi to nie jest 1000 lat, nie jest 10 tysięcy lat, nie jest 100 tysięcy lat, nie jest milion lat, nie jest 10 milionów, nie jest 100 milionów, nie jest miliard lat, tylko 1,5 miliarda lat ma cywilizacja ludzka i znajdywane są stamtąd artefakty. 20 lat temu, pamiętam, w dzienniku telewizyjnym przyznali się, że znaleziono kopalnię złota sprzed 25 tysięcy lat, a Rosjanie pokazują mikroprocesor, do którego myśmy jeszcze nie doszli, sprzed 250 milionów lat. Milionów lat i mnóstwo jest tych artefaktów. Obecnie lata się na Księżyc, zasiedla się Księżyc, mówi się około 5 milionów. W Dark Webie są strony internetowe, gdzie poszukuje się fachowców, naukowców, którzy można podpisać kontrakt na przykład na Marsa, na Plutona, na Saturna. Jest 5 prywatnych stacji w zasadzie z promami kosmicznymi. Można sobie latać w dowolne miejsca w zasadzie. W naszym układzie i nie tylko w naszym układzie, również na inne planety, ponieważ gdzieś tak od lat 40. uruchomiono pierwsze wrota, a w latach 90. uruchomiono drugie gwiezdne wrota na Ziemi. Te, które miał Saddam, między innymi po to. Zauważcie państwo, że te wszystkie seriale fantastyczne, które się emituje, one mają na celu przedstawienia nam tego, co w krótkim okresie będzie, żebyśmy mogli, żeby nasza świadomość się zmieniła. Na przykład Rosjanie oficjalnie otworzyli ambasadę dla obcych i to ze 3 lata temu. Oficjalnie otworzyli ambasadę dla obcych. Czy to są kretyni? 200-milionowy naród oficjalnie otworzył ambasadę dla obcych. Oficjalnie na przykład zrobił szpital leczący postęp wszystkiego rodzaju choroby. Tutaj nawiązuje też do tych dni zdrowia. Polecam również zaznajomić się ze schematem, który... Aha, bo ja puściłem. No tak, i to jest moment, albo człowiek zacznie się rozwijać i pójdzie w górę, albo będzie dalej się degradował i że tak powiem, umrze. To jest ten moment, który zrobił Jezus, że tak powiem, że rozwijał swoją świadomość i minimalny stopień rozwoju świadomości uzyskał, czyli tak zwaną świadomość chrystusową, która gwarantowała mu połączenie ciała z jego duszą i jego ciało może być zawsze odtworzone, jeśli to połączenie duch-ciało funkcjonuje. Tak samo funkcjonuje teleportacja, że wzorce ciała są przepisywane do duszy, jedno ciało jest rozpraszane, rozbierane po komórkach, i drugie jest przenoszone. Tu państwo widzieliście bardzo fajny wzór na prawo tworzenia, który nigdzie nie jest opisany. To, że to jest wzór na materializację, że cała materializacja można opisać jako wartości mentalne razy wartości uczuciowo-emocjonalne razy wartości energetyczne. Tu należy zwrócić uwagę, to jest iloczyn, czyli mnożenie. Nie jest to plus. Nam się wydaje, że te wartości są dodawane, czyli cokolwiek byśmy zrobili, jeśli jesteśmy na przykład intelektualistami, to jesteśmy rozgrzeszeni, bo coś żeśmy zrobili. Natomiast w przypadku, kiedy tu jest mnożenie, to na pewno pani powie, ile jest 0 razy 1? 0. Dobrze, bo też były odpowiedzi, że jest 1, nie? Dlatego lepiej się spytać, nie? I ten wzór pokazuje to, że jeśli którykolwiek z czynników jest niezagospodarowany, czyli na przykład to emanacja jest zerowa, praktycznie nie następuje materializacja, chyba że w proporcji takiej, które żeśmy od dzieciństwa wypracowali sobie lub jakoś tam intuicyjnie, nie wiem, w genach mamy to zapisane. Natomiast wszystkie te sprawy, czyli wartości mentalne razy uczuciowo-emocjonalne razy wartości energetyczne muszą być niezerowe i najlepiej równe, żeby emanacja była najwyższa. I teraz wartości mentalne są związane
Mam nadzieję, że Państwo tutaj czytacie to. Wartości mentalne są związane z szybkością procesora, z ilością pamięci oraz z jakością oprogramowania. Czyli albo DOS, albo Windows 7, albo XP, albo 7, 8, 10, albo języki przyczynowe wyższego programowania, czyli języki uczuciowe. I tak teraz, tak jak mówi Indianin, najważniejsze jest to połączenie mózg serca, a ja mówię tak, a Indianin zapomniał o czymś jeszcze. Jeszcze jest połączenie serce-mózg energetyka. O tym to już mało wspomina. Wprawdzie są takie książki jak Castaneda, one mówią tak, słuchajcie, istnieje również energetyka. Większość ludzi mówi, nie ma żadnej energetyki, ale jest energia seksualna, ale się męczymy. Rano stajemy wypoczęci, wieczorem kładziemy się zmęczeni. Część ludzi też mówi, no słuchajcie, wprawdzie istnieją emocje, ale zwierzęta na pewno nie mają emocji, drzewa na pewno nie mają emocji, a ludzie też nie mają emocji, no chyba że mają emocje. Ale to nawet jak mają, to muszą być bierni w stosunku do emocji, no bo miłość musi nas ponieść, prawda? A ja mówię inaczej. Inteligencja, jeżeli tutaj możemy zdefiniować, czym jest inteligencja intelektualna, to jest szybkość procesora, pamięć razy jakość oprogramowania, to inteligencja uczuciowo-emocjonalna to jest zdolność wytwarzania, nie bycia biernym, ale produkowania, wytwarzania odpowiedniej częstotliwości, wytwarzania odpowiednich uczuć na żądanie. Na żądanie. Niezależnie, i tu jest ważne, niezależnie od wszystkiego. Tego w zasadzie nie mówią żadne religie. To znaczy one mówią już od pewnego poziomu. I tym się na przykład różni buddysta od Buddy. Że buddysta jeszcze tego nie wie, a Budda już tym jest. Jaka jest różnica między wiarą a pewnością? Doświadczenie. Budda zrobił doświadczenie i on wszedł w proces pewności, natomiast buddyści jeszcze to mają teoretycznie. Nie? To jest zdolność wytwarzania uczuć na żądanie. Czyli wytwarzam sobie uczucie. Przepraszam, ale teraz ja tutaj produkuję sobie swoje uczucie. Może za chwilę wy będziecie, czy ktoś będzie wymuszał na kimś inne, ale teraz ta chwila jest moja, przeze mnie zarządzana. Teraz ja produkuję swoją częstotliwość rezonansową. Ustawiam tą częstotliwość rezonansową i piramida mówi tak, najlepiej wystaw, tu jest kolejne prawo tworzenia, najlepiej ustaw częstotliwość na najwyższą, żeby już nie musieć w trakcie drogi, w trakcie rozwoju poprawiać, że tak powiem, lub pamiętać, gdzie były niedoliczenia, co z czym było wiązane, ustanów najwyższe z najwyższych. I wtedy już nic nie będziesz musiał poprawiać. Wtedy ta droga będzie najszybsza. I wtedy Gina się najlepiej programuje. Jakie są metody programowania Gina? Mam nadzieję, że Państwo macie te wykłady. Ja tam też zachęcałem, chyba było w opisie do wykładów, zaznajomienia się i wydrukowania sobie i nauczenia się tego na pamięć, bo to jest ważne kompendium, ważne wiedzy i praw, których nigdzie nie ma. Po pierwsze, na tej całej piramidzie ustaw poziom świadomości, rozpoznaj się, gdzie, na jakim poziomie świadomości jesteś. Na jakim świadomości jesteś. Poprzez analogię, którą drogą szłeś, mniej więcej możesz określić, na jakim poziomie świadomości jesteś. Jak to określić? Zobacz, jakie są najbliższe twoje możliwości, czyli jakie są twoje kolejne piętra świadomości. Zobacz tam na horyzoncie, gdzie są te szczyty gór, gdzie są te wyspy oraz wykonaj pracę szukania wiedzy, tu nie polecam gnuśności, znajdywania, że tak powiem, konkretnych dróg. Kiedy mgła niewiedzy opada, kiedy świadomość wzrasta, widzę pewne konkretne drogi. Jeżeli zrobię to i to, dojdę tu. Jeżeli to, dojdę tu. Teraz pytanie, gdzie mi się chce iść? To mi się chce, tego mi się nie chce. Tu chcę iść generalnie. Teraz tak, jakie są największe bodźce, że tak powiem, rozwoju i cofania? Mówi się, że miłość i strach, tak? Te największe bodźce. Ja zaraz skomentuję. Strach znika, proszę Państwa, kiedy pojawia się wiedza. A nie wiedza powoduje strach. Jak nam się idzie z zamkniętą opaską w górską drogą i jeszcze we mgle? I po ciemku. No, ryzykownie, powoli i strasznie. Natomiast w momencie, kiedy mgła niewiedzy zniknie, kiedy moja percepcja się poszerzy, moje kroki są bardzo szybkie i stanowcze, prawda? Moja przemiana jest bardzo szybka i o to właśnie chodziło. Dlatego szybko wznosimy się w piramidzie i w rozwoju. Może przerwa z innej beczki, nie wiem ile jeszcze mamy czasu, ale chyba niewiele.
Powiem o koloidach, czyli o srebrze i złocie koloidalnym. Potem oczywiście jeszcze wrócę do rozwoju świadomości, bo tej wiedzy jest ogromna ilość bardzo ciekawej wiedzy i bardzo ciekawe prawa kosmiczne. Polecam również komentarze Huny. No, skomentowałem Hunę, rozszerzyłem Hunę o prawa, których sama Huna nie wiedziała, więc można sobie po prostu przeczytać i zaznajomić się. Srebro koloidalne jako uniwersalny antybiotyk. Można powiedzieć, że działa podobnie jak antybiotyk, choć antybiotykiem nie jest, czyli zwalcza bakterie, zwalcza wirusy i zwalcza ogólnie mikroorganizmy. Natomiast doskonale sobie radzi z mikroorganizmami, natomiast gorzej sobie radzi z organizmami wielokomórkowymi, czyli nicienie, tasiemce i tak dalej. Z tymi sobie nie poradzi, z grzybami również bezpośrednio sobie nie radzi, natomiast radzi sobie w bezpośredni sposób, jak funkcjonuje ta, jak można zwalczyć grzyby. Podstawą do rozwoju grzybów jest rozłożona materia poprzez bakterie i wyniszczając bakterie, wyniszczamy pożywkę dla grzybów, ale powstaje kolejny problem, ponieważ z tą materią trzeba coś zrobić, więc można te bakterie wycinać, powiedzmy w przypadkach jakichś awaryjnych, bo lepiej wybić bakterie i przesunąć problem po prostu gdzieś indziej niż umrzeć. Natomiast nie polecam tego typu też rozwiązań, ponieważ ten problem, tak jak na piramidzie, przesuwamy go po prostu w inne miejsce. Tak jak większość utrwalaczy tuszuje problem, tuszując generalnie tylko wypryski. Mało który utrwalacz uzdrawia w ogóle, a mało który utrwalacz widzi przyczyny chorób. Na przykład w Chinach ogólny lekarz chiński dostawał pieniądze, jak naród był zdrowy, a ścinano mu łeb, jak naród chorował. Który utrwalacz w tej chwili odpowiada w Polsce za na przykład za śmierć człowieka? Żaden. Żaden. Na przykład doskonale czymś takim ja sobie uzdrawiam. Tu trzeba powiedzieć, że Unia Europejska zakazała używać tego typu środków wewnętrznie. Także oczywiście nie polecam. Nie jest to lekiem, nie uzdrawia. Nie do spożycia ogólnie, także proszę z dala, to jest generalnie, to jest, nie wiem, produkt kolekcjonerski praktycznie, choć ma badania upiększające na skórę. I ja to tak używam, aczkolwiek używam też wewnętrznie, ponieważ można znaleźć na internecie dane, które mówią, ile tego w żywności jest. I teraz w zdrowej glebie, tam gdzie jest różnorodność minerałów, srebro, złoto, miedź koloidalna i różne minerały występują w różnych formach, na przykład w postaci ormy, w postaci zwykłej oraz te, które już przeszły poprzez roślinkę tak zwaną homosanzę energoinformacyjną, są rozdrobnione i fajne. Srebro koloidalne musi być jonowe. Tutaj wielu producentów gada bzdury, że srebro musi być niejonowe. Jonowatość to jest elektryczność. Cała ajurweda oparta jest na jonowatości, czyli opisuje procesy, które musi przejść cząstka, cząstka materii, żeby się mogła wejść do organizmu, mogła wejść poprzez błonę komórkową. I tutaj wszyscy mówią, że komórka myśli błoną komórkową, bo tak jest, to jest jej inteligencja. Inteligencja komórki nie jest mózgu, to nie jest RNA, DNA i tak dalej, bo tam są tylko programy do przetwarzania, ale to, co wchodzi do komórki, to jest właśnie analizowane poprzez jonowość lub niejonowość tego materiału, który tam trafia. Żeby coś weszło do komórki, nie może być neutralne, czyli nie może być niejonowe, musi zostać zjonowacone i do skali jonowatości zależy od tego, czy to wejdzie, czy nie. Jeśli jest bardzo jonowate, wchodzi bardziej. Jeśli jest mniej jonowate, to wchodzi mniej. I teraz komórka w przypadku jakichś chorób po prostu traci tą jonowatość i albo zaczyna przepuszczać wszystko dowolnie, niezależnie co to jest, albo po prostu nie przepuszcza rzeczy, które są do przepuszczenia. I teraz tak, białe krwinki krwi, jak mówił profesor tam optymalnych, zresztą polecam w ogóle tego typu sposób odżywiania, żeby zmniejszyć ilość i zwiększyć jakość. To jest proces, który oczywiście polecam. Tu Państwo mogli się spotkać wczoraj niejedzącego pana Alina. Ja się interesuję też tym tematem i oczywiście jakoś tam dążę, bo to jest prawo i obowiązek każdego z nas. Jeszcze niecałe 800 lat temu na naszych ziemiach było mnóstwo bretarian, proszę Państwa. Imperium Lechickie to było imperium bretarianów. Poczytajcie sobie w Anastazji, jak Rzymianie próbowali podbić to imperium. Nie mogli, bo to było imperium bardzo, 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 bardzo świadomych istot. Jednym z rzeczy,
pochodnych, że tak powiem, bretarianizmu jest zdrowie, a jednym a pochodnym zdrowia jest szczęście, radość i świadomość, ponieważ wypadkową tego, o co wchodzi tak naprawdę, to jest spór o... Jest 10 minut? 5. To jest spór o energetykę, prawda? Im więcej energii mamy, tym więcej energii możemy podnieść i wykorzystać na przykład na uzdrowienie organizmu i tak dalej. I tu polecam posty. Wszystkie metody pasują, ale na odpowiednim poziomie świadomości. Posty uzdrawiają ciało i uruchamiają rozwichrowany system funkcjonowania organizmu na nieskończenie wiele poziomów. Proszę się zaznajomić, jest Państwowy Szpital numer 18 w Moskwie, który leczy postem wszystkie choroby. To nie są głupki, tam jest chyba kilkanaście profesorów i kilkuset lekarzy w dużym, ogromnym europejskim państwie, którzy podjęło ryzyko stworzenia szpitala i to w dodatku państwowego, który leczy wszystkie choroby. HIV, HCV, AIDS i tak dalej. I ten, któremu naprawdę zależy na zdrowiu, chociaż tyci, może tam pojechać i może się wylecić. Ale odpowiedzi ludzi są takie, wiesz, ja wolę umrzeć. Naprawdę. To jest generalnie odpowiedź ludzi, ja wolę umrzeć, bo już jestem zmęczony życiem i mi się nie chce. Wolę umrzeć. Naprawdę, taka jest odpowiedź. Natomiast podnosząc świadomość, zyskujemy co? Energetykę po to, żeby generalnie zasilić mózg i uruchomić te uśpione części mózgu. Wiecie Państwo, że człowiek ma dwa układy krwionośne, prawda? No chyba wszyscy wiedzą, że Ziemia ma trzy księżyce, tak? Dwa układy krwionośne ma ciało. Co? Dobra, wróćmy do koloidów, nie? Ma dwa układy, jeden do tleniania mózgu i do odżywiania, bo ma dwie komory i dwie zastawki, tak? I tu jeszcze jest taki czynnik, który przelewa krew z jednego układu do drugiego, zależnie od potrzeb, tak? A drugi układ jest do reszty ciała, nie? Czyli jak ważny jest mózg i odpalić podczas medytacji, co robimy tak naprawdę? Skupiamy energetykę i nam się zwiększa ilość krwi w mózgu i mózg dopalamy, dotleniamy go i tak dalej. I to jest oświecenie. 70% krwi, jak przelejemy do mózgu, to jest proces oświecenia tak naprawdę. Od 70 w górę. Miedź. Nie wiem, czy jest tu na sali jakiś lekarz? Nie wiem. A utrwalacz jakiś? Pielęgniarka? Nie wiem, to do Państwa pytanie, jak się nazywa grupa leków antybakteryjnych? Antybiotyki, brawo. I teraz tak, Medical Journal ogłosił 10 lat temu pandemię grzybiczną. Nie zarazę, pandemię. Pandemia grzybiczna to znaczy, to jest kojaniskacji tak zwany, koniec świata. I teraz tak, jak nazywa się grupa środków antygrzybicznych? Do Państwa pytanie. No właśnie, taka sama jest odpowiedź wśród lekarzy. No tak. Taka sama jest odpowiedź wśród lekarzy, natomiast po prostu no generalnie grzybów się nie uzdrawia. Grzyby to jest coś takiego, że dobro konieczne. Teraz polecamy, nie wiem, rolnicy na pewno są, jakie są środki ochrony roślin dla rolnictwa? Miedzian, środki pochodne miedzi, nawet bija się miedź w łodygi roślin, żeby ten. Miedź koloidalna, dobrze rozrobiona, mocno jonowa, bardzo skondensowana, polecam. Teraz srebro działa na ciało, stricte, jest dość pasywne, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo skuteczne. Zęby, kiedy mnie rozbolał ząb, poszedłem do dentystki i mówi, zrobiłem mi zdjęcie, panie, rwać, bo panu głowa odpadnie. No mówię tak, no dobra, pójdę do drugiej. Druga powiedziała też, panie, rwać, bo pan już powinien nie żyć, nie? Wziąłem, wypukałem z sreberkiem 3 razy, ząb do tej pory jest, nie? Jak pokazałem pani zdjęcie, pani się uśmiechnęła, odwróciła głowę i mówi tak, no a po co pan przyszedł z tym zębem? Co ona zrobiła? Zrobiła wypełnienie z cukru i czpień z tego, ze światła utwardzalnej plomby, która nigdy się nie rozpadnie, tak? Cukier się wypłukał, plomba wcisnęła się, zadziałała jak klin, ząb się rozpadł i no i trzeba było na nim jeszcze raz zarobić. Rozwiązanie, nie używajcie Państwo światła utwardzalnych plomb, używajcie zwykłe chemiczne plomby, bo są tańsze i dentyści będą je dawać w odpowiednich ilościach, a nie dadzą wypełnienia z cukru. Złoto koloidalne,
Bardzo fajny środek, jeżeli srebro działa na ciała i układ odpornościowy jak żołnierz potrzebuje karabinu i potrzebuje kul srebrnych do karabinu, tak układ odpornościowy nie może działać bez srebra. I optymalni wiedzą, że nie ma leczenia na przykład raka bez użycia srebra. Natomiast złoto jest przesunięte w kierunku ducha i również działa na ciało. Na Syberii na przykład leczy się, uzdrawia się złotem, bo leczyć nie wolno. To jest zakaz oczywiście unijny. Natomiast działa na wyższy układ mózgowo-rdzeniowy. Bóle migrenowe, te zwarcia, o których żeśmy mówili ostatnio tutaj na wykładach były. Tutaj pan profesor wieczorem mówił o zanieczyszczeniach tym niklem, tak? Bodajże, jak dobrze pamiętam. Natomiast to są generalnie tak drobne cząsteczki, że mogą robić zwarcia starego typu na nitach oraz mogą wykaszać te mikroorganizmy, które są niesymbiozowane, że tak powiem, z ludzkim organizmem, czyli ta próbna, że tak powiem, próbny zasiew, że tak powiem, wąglika, ten, który by miał miejsce w zeszłym roku po odstąpieniu naszych zasobów wodnych. Prawda? Że państwo żeście zwrócili uwagę. Tutaj jeszcze były te technologie, były technologie kesze, były technologie jodowania, wodorowania i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, żeby zrobić coś takiego, to trzeba przewodorować wodę 3 tygodnie. Nie 30 minut, 3 tygodnie. Dlatego, że akumulator ładuje się długo małym prądem. Co się stanie, jak akumulator naładuje się szybko małym prądem? Szybko się rozładuje, szybko padnie. Żeby go zrobić dobrze, żeby go zabezpieczyć, trzeba mieć troszkę wiedzy, ponieważ dzwonią do mnie ludzie i wypytują mnie, a potem przychodzą i mówią tak, że słuchaj, zakosiłeś mi technologię, bo ja robię 10 tysięcy voltów. Bo kiedyś sobie zażartowałem, przyszedł pan i powiedział tak, że najpierw się wypytywał, jakim napięciem robię, no to w końcu mu powiedziałem 10 tysięcy voltów, nie? Dla żartów, nie? I on to wziął na serio. Później przyszedł do mnie i powiedział, no ale słuchaj, to jest moja technologia. To ja robię 10 tysięcy voltów. Nie wiem, czy państwo jesteście elektrykami. Czy kogoś kopnęło 220, czy kogoś kopnęło 300, 360, a czy kogoś kopnęło 10 tysięcy voltów. Czy ten człowiek miał w ogóle pojęcie, co on robi? To są technologie Reicha, czyli poduszki organowe. Pan Reich zobaczył, że wraz z napromieniach słońca płynie do ziemi informacje o życiu. I gdybyśmy przeżarzyli na przykład glinę, to co było w Biblii napisane, zalali ją wodą i zamknęli w szczelnym pomieszczeniu, to tam zacznie powstawać życie. Biony powstają, takie małe kulki fioletowe. One zaczną się grupować i teraz zależnie od kwaśności środowiska, i tu ważna rzecz, jak się oczyszczać, zależnie od kwaśności środowiska powstaną albo bakterie, albo wirusy, albo grzyby, albo pasożyty, albo ludzkie organizmy. I zmieniając kwaśność, ktoś dostał nawet nagrodę Nobla chyba 2 czy 3 lata temu za stwierdzenie, że można przemutować bakterie w wirusa i odwrotnie, nawet w ludzką komórkę, zmieniając kwasowość. Ja już kończę, nie będę tutaj rozwijać tematu, natomiast w związku z tym, że to jest karnawał zdrowia, pokażę jeszcze jeden ważny schemat. O, zacznę od tego. Dobra. O, zasadniczą sprawą jest znormalizowanie. Dziecko, jak się rodzi, ma oczyszczanie, bardzo wysokie oczyszczanie, to jest ta czerwona faza. Organizm jest wydajny, organizm się zaczyszcza, a niebieska linia to jest zanieczyszczanie. Organizm dziecięcy jest jeszcze niezanieczyszczony i całe życie, całe zdrowie polega właśnie na tym balansu zanieczyszczania i oczyszczania. Tak jak ktoś wczoraj tutaj powiedział, jeżeli nie zabijemy komórki, tylko damy jej prawidłowe środowisko, to ona będzie żyć wiecznie. Tak jak drzewa tam bananowe, one są wieczne. I teraz tak, w czasie życia zmieniamy ten balans, czyli zaczynamy zagracać nasze ciało. Zaczynamy jeść to, co rodzice, tak? Później Coca-Cola, różnego rodzaju supermarkety i tak dalej. Później wchodzi kodeks alimentarii, obowiązek skażania radioaktywnego w całej żywności, która jest nam podawana i tak dalej, i tak dalej. I automatycznie spadają, wraz z zatkaniem systemu opornościowego, spadają możliwości oczyszczania, bo wątroba, bo układ limfatyczny, bo tak jak ktoś tam powiedział, że się zatkały, ten rtęć została odłożona, żeby oczyścić inne układy i tak dalej. I w pewnym momencie jest ta niebieska linia, jest pad.
Czyli możliwości zanieczyszczania i oczyszczania się zmieniają. Czyli najpierw mieliśmy wysokie możliwości oczyszczania, małe zanieczyszczenia, a potem coś się zmienia, nie? Bo tak trzeba było to powiedzieć. I jeżeli ten proces trwa dłużej, a zazwyczaj trwa dłużej, bo zazwyczaj starsi ludzie nic nie robią lub niewiele robią, no to narasta zanieczyszczanie, spada oczyszczanie i następuje... I to, co naprawdę my w tej chwili robimy, te wszystkie metody, one mówią o tym, żeby ten balans zrównoważyć. Oczyścić organizm. Odgracić organizm. Proszę Państwa, posty święte były, posty były w każdej religii, one się potem stały święte, żeby barankom nie trzeba było tłumaczyć, dlaczego one są święte lub dlaczego je należy robić, zrobiliśmy je święte tak zwanymi, nie? Tak jak wielu innych świętych. On był po to, żeby oczyścić organizm i tylko i wyłącznie posty oczyszczają nasze organizmy. Sokrates mówił, że za jego czasu pisał rozprawy, że jedzono 2 razy w tygodniu średnio, a przychodziły dzikie hordy ze wschodu, które jadły raz dziennie i zdarzało się, że jadli mięso, proszę Państwa. Sekty jedzomanów się pojawiały, gryźli na pustyniach i połykali. Wyobraźcie to sobie. Coraz więcej jest Bretanian. Coraz więcej w tym kierunku musimy iść. Jeszcze 100 lat temu wszyscy pościli. Obowiązkowe były posty. W słowiańszczyźnie, jak ktoś jadł, to mu zęby wyrywali w czasie postu. I wtedy mówiono, że Egipcjanie są najzdrowszymi narodem świata, bo poszczą i nigdy nie chorują. Jeżeli chcecie Państwo odpowiedź, kupcie sobie kajdanki, przywiążcie do ściany i pośćcie. Dziękuję bardzo. Robert Kwiatek, proszę Państwa. Wiosna idzie, kwiaty będą kwitły.